mi się marzy, oczywiście, jak chyba każdemu pancerzowi, no mistrzostwo Polski, no, mówię o naszym kraju. No ale to wymaga treningu, jak wszystko. To była wypowiedź Sebastiana Burczyka z 1995 roku. Marzenia się spełniają i nawet z nawiązką. 23 lata potem Sebastian wraz ze swoją taneczną partnerką Justyną Tylicką wywalczyli Mistrzostwo Świata w 10 tańcach. Miejsce pierwsze, medale złote i tytuły Mistrzostw Świata. W 10 tańcach kategorii Senior 2 pozyskują Sebastian Burczyk i Justyna Tylicka, Poland. Oboje tancerze zaczynali swoje kariery przed laty w podobnym czasie. Po szkołach średnich taniec odszedł jednak na drugi plan i dopiero kilka lat temu pani Justyna i pan Sebastian ponownie zaczęli trenować. Swoją przygodę z tańcem zaczęłam dość późno, ponieważ w wieku 14 lat przyszłam na zajęcia do pana Bernarda Lewandowskiego. Miałam dużo szczęścia, ponieważ moim pierwszym partnerem był już chłopak, który wcześniej tańczył i miał chyba klasę D, co mnie zmobilizowało, żebym szybko doskoczyła do tej wyższej klasy. Później zmieniłam partnera, też miał jeszcze wyższą klasę, klasę B, i z nim też uzyskałam klasę B. I swoją przygodę taneczną, tak jakby w pierwszej części, skończyłam w klasie maturalnej. Ja swoją przygodę zacząłem równie późno, mając lat 15. Przez przypadek przyszły koleżanki, powiedziały, że nie mają z kim tańczyć, zaprosiły nas na zajęcia do wspomnianego Bernarda Lewandowskiego. I tak się zaczęła przygoda, powolutku, po kolei. No ja przeszedłem wszystkie etapy tanecznej swojej kariery, wszystkie klasy po kolei. No i kończyło się to z reguły tak, że pierwsza partnerka osiągnęła wiek maturalny, poszła na studia, przyszła następna, również zatańczyliśmy, osiągnęliśmy klasę B. Również poszła na studia, no i tak się zakończyła kariera moja tamta wcześniejsza. Każdy z nich podkreśla, że to trener Bernard Lewandowski miał największy wpływ i na ich naukę tańca, i na ich powrót do treningów, turniejowych startów i w końcu na osiąganie w nich sukcesów. A ich zwieńczeniem póki co była wygrana na zorganizowanych w Radomiu Mistrzostwach Świata. Spróbowaliśmy swoich sił tu w Polsce, okazało się całkiem, zresztą spodziewałem się sukcesu, natomiast nie wiedziałem, jakie pary przyjadą z zagranicy. Wśród tych polskich par para była faworytem, ale niespodzianką było te pary z Włoch czy z Anglii, no i udało się. Okazało się, że byli najlepsi i zdobyli pierwsze miejsce i są mistrzami świata w 10 tańcach w kategorii senior. Konkurencja polega tu na zaprezentowaniu się właśnie w 10 różnych tańcach z grupy tych standardowych oraz latynoamerykańskich. Wszystkie 10 tańców są liczone razem, czyli jeżeli para jest dobra w standardzie, a słabsza w łacinie albo odwrotnie, to wynik może być całkiem różny. No musimy przetańczyć 10 tańców, zmieniamy sobie stroje, najpierw 5 tańców standardowych, później zmiana stroi jest 5 tańców latynoamerykańskich. Jeszcze trzeba dodać, że pary specjalizują się, zwłaszcza już w tych seniorskich kategoriach, że nie mają czasu na treningi, na to, żeby poświęcać czas na 10 tańców i specjalizują się w tańcach standardowych. Tutaj jest walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep. I w tańcach latynoamerykańskich jest samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. Dobry wynik w konkurencji 10 tańców wymaga więc od zawodników dużej wszechstronności. Boleslawska para ma też oczywiście swoje ulubione style i tańce. My jesteśmy parą standardową raczej i te tańce standardowe lubimy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zakochany w tym właśnie takim, tej klasyce tańca, w tańcach standardowych, jak walc, jak foxtrot, tango. Ta estetyka, ten strój muzycznie mi to bardziej odpowiada, ale no po latach tańca i latynoamerykańskich, i standardowych, zwłaszcza po ostatnich sukcesach, no grzech odpuszczać. Prawda jest taka, że bardziej widowiskowe dla widza takiego postronnego są chyba te tańce latynoamerykańskie. Partnerki są bardziej roznegliżowane, więcej pokazują, są bardziej pokazowe. W tegorocznych startach turniejowych para zaczęła od wysokiego C. Zaraz potem przyszedł kolejny sukces, tym razem na krajowym poziomie.
Ten sukces już dosłownie spełnił marzenia Sebastiana Burczyka sprzed lat. Cała jesień jest przeznaczona na te turnieje takie najważniejsze polskie. To są wszystkie Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych, łacińskich i 10 tańcach oraz turnieje Grand Prix z turniejem finałowym włącznie. No i takim pierwszym z tych ważniejszych turniejów były Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych w Szczecinie. My też pojechaliśmy tam po medal, się okazało, że można zdobyć pierwsze miejsce zdecydowanie. Wygraliśmy się, cieszymy się z tego bardzo. A ten rok nie skończył się jeszcze, jeśli chodzi o turniejowe starty. Przed trenerem i jego podopiecznymi jeszcze 3 krajowe turnieje, a poprzeczka dokonań idzie w górę. Para dostarczy więc pewnie jeszcze sukcesów boleseckiemu parkietowi tanecznemu.